Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy W. No i tym razem witam was w kolejnej części Stalkera Czyste Niebo. Gra ukazała się, moi drodzy, rok później względem Cienia Czarnobyla, czyli w roku 2008. To samo studio, czyli GSC Game World, odpowiada za stworzenie kontynuacji, a właściwie nie do końca kontynuacji, ponieważ Czyste Niebo jest prequelem Cienia Czarnobyla. Wcielimy się tutaj w najemnika Shramę, który doświadczy jakiejś tam eksplozji na początku gry, przynajmniej z tego co wiem, co czytałem. Nic więcej o fabule się oczywiście nie dowiadywałem, żeby sobie nie psuć zabawy. Trafiamy oczywiście w to samo miejsce, w które trafiliśmy w pierwszej części, czyli do zony. Z tego co wiem, mapa jest w około 50% taka sama jak w Cieniu Czarnobyla, ale właśnie kolejna połowa to są zupełnie nowe, zaprojektowane na nowo lokacje, więc też chętnie sobie to pozwiedzam. Słuchajcie, no jestem raczej pozytywnie nastawiony. Cień Czarnobyla mi się bardzo podobał, mimo tego, że pod koniec moim zdaniem troszeczkę jednak w grze poziom spadł, ale naprawdę podobał mi się Cień Czarnobyla bardzo, więc myślę, że Czyste Niebo też jak najbardziej będzie w porządku. Też zgodnie z tym, co mówiłem, no to zamierzam właśnie nagrać wszystkie trzy części Stalkera pod rząd, żeby być już tak w pełni gotowym na premierę Stalkera 2, niezależnie od tego, kiedy ta premiera miałaby właściwie być. No dobra, to co, zacznijmy sobie. Nowa gra. Myślę, że na poziomie trudności Stalker, co prawda było momentami wyzwanie w Cieniu Czarnobyla na tym poziomie trudności, ale myślę, że poradzimy sobie tutaj również. W rzeczywistości nie ma się czym martwić. Z naszych badań wynika, że następna emisja nastąpi najwcześniej za 2 miesiące, 4 dni i 7 godzin. Jej natężenie wyniesie 3 na skali Bergmana, czyli 2 przecinek. No to ktoś chyba źle obliczył ten moment eksplozji kolejnej. Bez wchodzenia w szczegóły muszę przyznać, że nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. EEG wskazuje poważne uszkodzenia systemu nerwowego, ale wszystkie inne wyniki są idealne. To niesamowite. Może ma to związek z emisją? Bez wątpienia. Dotąd jednak nie udało mi się sformułować racjonalnego wyjaśnienia tej choroby. Obudziłeś się? Dobrze. Witamy ponownie w świecie żywych, Stalkerze. Jak się czujesz? Okej, zanim zaczniemy cokolwiek klikać, to tylko dodam, że Czyste Niebo w przeciwieństwie do Cienia Czarnobyla działa na DirectX 10, więc mamy tutaj efekty lepszej jakości, jak oświetlenie wolumetryczne i inne takie rzeczy, i robi to robotę. Naprawdę gra o wiele lepiej się prezentuje niż Cień Czarnobyla. Łeb mi pęka, świat wiruje, jestem w świetnej formie. Pamiętasz, co ci się stało? Okej, pamiętam, że przeprowadzałem przez bagnę ekspedycję jakichś naukowców, potem była emisja i tyle. Jestem w niebie? Tylko dlaczego tak bardzo przypomina zonę? Jesteś w nastroju do żartów? To dobrze wróży twojemu powrotowi do zdrowia. Jestem Lebiedziew, przywódca grupy. Ja tu jestem odpowiedzialny za wszystkich. Łącznie z tobą, dopóki tu jesteś. Zwiemy się Czyste Niebo, a ty jesteś teraz w naszej bazie. Zabraliśmy cię z bagien po emisji.
Aha, okej, szkoda, że nie ma napisów do tego, co Lebediew mówi. Okej, czyli to jest organizacja Czyste Niebo i stąd jest podtytuł gry. No dobra, więc chyba miałem fart. Zło? Szczęście? Wątpię. Fakty są takie. Przeżyły się misje. To pierwsza rzecz, której wciąż nie umiem wyjaśnić. Po drugie, nasz patrol znalazł cię na bagnach, które są w zasadzie bezkresnymi, ruchomymi piaskami. Po trzecie, prawie rozszarpała cię na strzępy sfora niby psów, ale nasi chłopcy wyciągnęli cię w ostatniej chwili. Taki ciąg wydarzeń mówi mi, że to więcej niż szczęście. Tak czy siak, muszę skończyć to, co robię, więc dokończymy tę rozmowę później. Aha, no dobrze, czyli rozumiem, że teraz chyba mamy swobodę już działania, mniej więcej jako tako, tak? No i dobra, pomów z barmanem, okej, trochę flashbacki z pierwszej części. No muszę przyznać, że graficznie naprawdę o wiele lepiej to się prezentuje względem Stalkera Cień Czarnobyla. Zobaczcie na przykład, jak tutaj promienie słońca padają. Ja wiem oczywiście, że gra ukazała się w 2008 i to no, nie ma się czym niby podniecać, ale... naprawdę ładnie to jak na 2008 rok wygląda, no zobaczcie. Jestem naprawdę pod wrażeniem. No dobrze, co my możemy tu zrobić w zasadzie? Czy ja mogę... Gra takie dziwne wrażenie sprawia, jakby była niepłynna, ale może to kwestia tego oświetlenia i tych cieni. No dobra, słuchajcie, już widzę, że różni się trochę interfejs względem cienia Czarnobyla, ale to dobrze. Mam nadzieję, że będzie ta zmiana interfejsu na plus. Zobaczymy, jak to... jak w ogóle się ta gra rozwinie. No dobra, sterowanie raczej jest podobne z tego, co widzę. Wow. Ej nie, no bez kitu, zobaczcie, różnica jest ogromna w grafice. No ale mówię, tutaj no zmiana DirectX-a dużo zrobiła z 9 na 10. No dobra. Czyli tak, ja mam tamten cel oznaczony. Mogę pod M sobie... Nie mogę zobaczyć celów misji. Możliwe, że nie mam jeszcze tego PDA, który odpowiada za mapę. A mogę sam pogadać? Mogę. Widzieć, młodzieńcze. Wyglądasz zdecydowanie lepiej. No spoko, spoko. Profesor Tyczkow. No dobra, co możemy z tobą pogadać? Widywałem już w zonie różnych typów. Niektórzy przychodzą tu z pogoni, w pogoni ze swoimi marzeniami i nie pragną tutejszych cudów, jeszcze inni łupów. Dlaczego Czyste Niebo bada zonę? Ludziom się błędnie wydaje, że rozumieją istotę zony. Niektórzy uważają ją za uniwersalne zło, inni za cud zesłany ludzkości, a jeszcze inni za źródło bogactwa. Wszyscy się mylą. Zony nie da się zrozumieć, patrząc przez pryzmat ludzkiego postrzegania. Co więcej, ludzie nie są jeszcze gotowi, żeby choć próbować. Dlatego też działania zarówno rządu, jak i Stalkerów względem zony są chybione. I obawiam się, że potencjalne konsekwencje mogą być, albo zaiste są, zupełnie nieprzewidywalne. Naturalnie stanowi to ogromne zagrożenie. No dobra, no ale stary, w takim razie. My wiemy tak naprawdę, czym mniej więcej jest zona po przejściu części pierwszej. Okej, na czerwono widzę, że mam swój cel zaznaczony. Mogę tu pogadać z tymi wszystkimi ludźmi, tylko nie wiem, czy jest sens do końca. Chociaż czy ja wiem, czy ze wszystkimi, chyba ci, co są na niebiesko, mogę z nimi porozmawiać, ale tutaj na przykład nikogo nie ma, chyba że tu w środku. Kto ty jesteś? Nie pokaże mi się. Dobra, może na razie nie gadajmy z nimi wszystkimi, bo nie wiem, czy ma to sens jakiś większy. Może na razie ruszmy sobie trochę właśnie fabułę, bo na razie nie mamy nawet jakiegoś podstawowego wyposażenia. Nie mamy zupełnie nic w tym momencie. Ja mam pogadać z tobą. No dobrze, to zapiszmy sobie. A właśnie, poczekajcie, jedna rzecz, ja sobie... Nie tak, muszę zobaczyć, jak jest quick save, bo widzę, że jest inaczej. Momencik. Zapisz grę F5 teraz jest, a wczytaj F9, dobra. Okej, okay, to będę pamiętać. Witaj, najemniku. Jak byłeś nieprzytomny, stałeś się prawdziwą legendą. Sam byś nie uwierzył w niektóre z plotek, które słyszałem. Tak czy siak, stawiam ci kolejkę, pieprzony farciarzu. Rozluźnij się i opowiedz mi o swoich przygodach, bo umieram z ciekawości. Muszę przyznać, że miks dźwięku jest gorszy niż w Cieniu Czarnobyla. Dialogów w ogóle, mimo że mam prawie na maksa SFX-y, to w ogóle nie słyszę dialogów, mimo że muzykę mam też dosyć mocno ściszoną, no ale dobra. To krótka historia. Prowadziłem przez bagnę grupę naukowców, gdy poszła emisja. Nic więcej nie pamiętam. Przytomność odzyskałem tutaj. Teraz ty opowiedz co i jak. W takim razie ty pij, a ja ci opowiem o tym miejscu. Dawniej było tu całkiem spokojnie.
Znaleźliśmy swoje ścieżki, wybadaliśmy co trzeba. Mieliśmy dojścia pod kontrolą. Oczywiście, życie na bagnach to nie sielanka, ale tak źle też nie było. Nie było źle do ostatniej misji, największej dotąd. Teraz nasi chłopcy modlą się i do Boga, i do diabła przed wyjściem z bazy. Bo powrót w jednym kawałku to prawdziwy cud. Ale jakoś trzymamy wszystko w kupie, bo nasi chłopcy nie są tu, żeby się nachapać, tylko walczą na sprawę. No okej, jak tu trafiłeś? Zbierałem butelki jedną po drugiej, aż doprowadziły mnie tutaj. Żartuję. Tak naprawdę nie było dla mnie miejsca w tym innym świecie. Odtrącił mnie. W końcu trafiłem tutaj. Najpierw do zony, a potem do czystego nieba. Chłopaki tu są w porządku, a ja się na coś przydaję. Jak wracają z misji, nalewam im kolejkę, opowiadam parę sprośnych dowcipów i moje zadanie jest wykonane. Proste, ale skuteczne. Swoją drogą nazywają mnie tu zimny. Muszę przyznać, że też same modele postaci naprawdę lepiej wyglądają niż w cieniu Czarnobyla. I tak mam wrażenie, że przynajmniej na razie jest taka bardziej sielankowa atmosfera tutaj. To miejsce. Możesz mi podpowiedzieć, gdzie jesteśmy? W naszej bazie. Jak widzisz, jest to małe, zapadające się gospodarstwo w środku romantycznych, bezkresnych bagien. Nie powiem ci, gdzie dokładnie się znajduję, ale to ostatnie miejsce w zonie, gdzie można spotkać prawdziwych ludzi. Kolesi, którzy cię nie wydymają, nie wsadzą ci kosy w plecy i nie dadzą ci się wykrwawić, by zaoszczędzić apteczkę. No dobra, nie jestem nowy w zonie, ale nigdy nie słyszałem o czystym niebie. Jak tu jest? Wiesz, dlaczego nigdy o nim nie słyszałeś? Bo zbyt wielu ludzi chce się o nim dowiedzieć. A im mniej, tym lepiej. Niebiecew jest naszym przywódcą. Ten facet to prawdziwa skała. Jest spoiwem, które trzyma naszą grupę razem. Jest też Tyczkow, profesor Tyczkow. Dochodzące połączenie encyklopedii i kalkulatora. Wie o zonie więcej niż... W każdym razie... Naszego technika nazywają Szary. Potrafi zrobić spluwę z puszki i to razem z amunicją. Przydałoby mu się trochę części, ale nie licząc tego... No i wreszcie Susłów. To handlarz, ale różni się od kolegów po fachu. Nie będzie próbował cię orżnąć. Wie, ile trudu kosztuje stalkeru zdobycie towaru? Zimny, nie męcz najemnika swoimi sprośnymi kawałami. Muszę się z nim zobaczyć. Bracie, jeśli Niebiedziew mówi, że musi się z tobą zobaczyć, to nie ma dyskusji. Zasuwaj, pogadamy później. Następnym razem, jak będziesz na bagnach, nie krępuj się, wpadaj. No dobra, stary, dzięki za miłą rozmowę, a my tymczasem musimy z Lebiediewem pogadać. Dobra, mogę mieć trochę problem z wymawianiem tych rosyjskich nazwisk. Okej, gdzie był Lebiediew w zasadzie? My musimy najpierw obejść chyba ten budynek i wejść tam jakoś... chyba tutaj on był, tak mi się wydaje. Tak, tutaj, dobra. No to pogadajmy. Przewietrzyłeś się? Wyglądasz na pewno lepiej. Wprowadzę cię w sytuację. Jesteś w bazie czystego nieba. Nie próbuj sobie przypomnieć, kim jesteśmy. Nigdy o nas nie słyszałeś i to nie bez powodu. Naszą misją jest badanie zony. Uważamy, że zonę należy zbadać i zrozumieć, żeby ludzkość wiedziała, z czym ma tu do czynienia. Zrozumienie jest kluczem do koegzystencji z zoną. Bo jak się nad tym zastanowić, zona jest najcudowniejszym zjawiskiem, jakie ukazało się ludzkości na przestrzeni dziejów. Czemu się ukrywasz? Jak mówiłem, jesteśmy badaczami. Próbujemy poznać naturę zony, określić powody, dla których się pojawiła i sformułować zasady rządzące jej istnieniem. Nie kieruje nami żądza wzbogacenia się. Nie szukamy pól artefaktów. Nie interesują nas wojenki o terytorium z innymi frakcjami. Dlatego też zaszyliśmy się na bagnach i skupiliśmy na badaniach. Naszą silną stroną nie jest walka, tylko wiedza. Wiedza o zonie, gromadzona przez lata prac badawczych. Wiemy o niej więcej niż rząd i stalkerzy razem wzięci. A nasze badania w końcu zaczęły układać się w spójny obraz. Do tej wielkiej emisji, kilka dni temu. Okej, domyślam się, że pewnie będą chcieli, Lebiediew będzie chciał, żebyśmy pewnie zbadali tą emisję. Co w tym dziwnego, emisje się zdarzają. Nie, ta emisja była niezmiernie potężna, jedyna w swoim rodzaju. Była niczym huragan, który przetoczył się przez całą zonę, zmieniając ją.
Nic nie jest takie samo. Dobrze znane i dość bezpieczne obszary stały się bardzo radioaktywne i pełne anomalii. Ale możliwe stało się wejście w miejsca, do których nie było dostępu od lat. Nawet najbardziej doświadczeni stalkerzy nie wiedzą, co ich czeka na ulubionej ścieżce. Zmienili się też ludzie. Widać to od razu. Emisja zniszczyła delikatną równowagę pomiędzy frakcjami, które teraz walczą o terytorium. Innymi słowy, wiele dziwnych rzeczy się wydarzyło i nie do końca jeszcze pojmuję skalę tych zmian. Minęło tylko kilka dni od emisji. Moim zdaniem najdziwniejsze jest to, że udało ci się przeżyć. Gdybym wiedział, jak udało mi się przeżyć, natychmiast bym ci powiedział. Niestety nic nie pamiętam. Rozumiem. Mogę ci jakoś pomóc? Lepiej już pójdę. Źle ze mną, ale mogę chodzić i strzelać. Jak się stąd wydostać? Wydostanie się stąd nie będzie wcale łatwe. Bagna to labirynt trzciny i radioaktywnych ruchomych piasków, pełen potwornych bestii i ludzkich szumowin. Nie wiem, co gorsze. Tylko przewodnik może cię stąd bezpiecznie wyprowadzić. Mamy ich tu kilku. To ludzie, którym bez wahania powierzyłbym życie. Niestety to nie takie proste, bo jak cię stąd puszczę, nasza obecność tu może przestać być tajemnicą. Co chcesz przez to powiedzieć? Ostatnio nastały dla nas ciężkie czasy. Emisja zmniejszyła liczbę anomalii na bagnach, ułatwiając dostęp bandytom i innej hołocie. Jest ich tylu, że niedługo założą obóz na środku naszej bazy, jeśli temu nie zaradzimy. Rzecz w tym, że marni z nas wojacy, więc ciągle tracimy teren, ale ty, na pierwszy rzut oka widać, że się na tym znasz. Twoje doświadczenie może ocalić życie wielu moim chłopakom. Jesteśmy atakowani. Starczy tego gadania. Nasza placówka znowu została zaatakowana. Pomóż nam odeprzeć napastników. Jeśli to sprawi jakąś różnicę, są tam teraz chłopcy, którzy cię uratowali. Aha, okej, on już mówi. Pamiętasz jeszcze, jak przeżyć w zonie? Pamiętam fragmenty. Świetnie. Idź do handlarza. On da ci podstawowy sprzęt. Później ruszaj od razu na placówkę. Gdy znajdziesz się poza bazą, słuchaj moich wskazówek. No dobra, spróbuję tobą pokierować, okej. No dobrze, to ruszajmy. Dasz mi coś? Handlarzu, idzie do ciebie żołnierz. Wydaj mu cały sprzęt potrzebny na emisji. Przyjąłem. Pospiesz się, najemniku. No dobra, no to ruszajmy potem sprzęt w takim razie i pomóżmy tym naukowcom odbić, znaczy odbić, właściwie obronić placówkę. No dobra. Czyli cały sprzęt tak naprawdę dostaniemy potrzebny. Muszę przyznać, że wiecie co, sam prolog chyba bardziej mi się podoba na razie w czystym niebie niż w cieniu Czarnobyla. Nareszcie, weź ten podstawowy zestaw wyposażenia. Stworzono go z myślą o misjach patrolowych. Okej, to jest podstawowy zestaw, powiadasz. Strzelba, pijem, no o kurde, ile rzeczy. Dzięki, zawsze tyle tu stresów? Mam rozkaz wydać ci sprzęt. Chłopaki natychmiast potrzebują twojej pomocy. Tak, spadam, dobra. Okej, to lecimy. My teraz musimy iść z przewodnikiem, no do, ale kurde, graficznie naprawdę jest ogromny progres względem poprzedniej części. Czego potrzebujesz, stalkerze? No ty masz mnie zabrać. Gotowy na drogę do posterunku? Gotowy. Okej, świetnie, zasłonić oczy, musimy zachować nasze trasy w tajemnicy. Jasne. Trochę mi się to nie podoba, ale nie mamy wyjścia w zasadzie. Nie no, zobaczcie. Jest ogromna różnica tutaj. Jak wygląda nasz ekwipunek? Okej, widzę, że trochę interfejs się zmienił, chyba nawet na lepszy. Dobra, mamy dwa rodzaje broni. Dobra, na początek myślę, że poużywamy sobie pistoletu. Mimo wszystko do niego mamy trochę więcej amunicji. Czy ja dostałem może PDA? Bo chyba nie mogę zbytnio, chyba że może klawisz się zmienił od PDA. Poczekajcie, sobie na szybko zobaczę w sterowaniu. PDA jest pod P, no właśnie. Okej, faktycznie. Klawisz się zmienił, zobaczmy jak to wygląda. Okej, ta mapa jest, widzę, trochę lepiej zaaranżowana niż w poprzedniej części. Ogólnie widzę, że gra przynajmniej na razie ma same udoskonalenia. Masz przed sobą anomalię, uważaj. Pamiętaj, nie ruszaj się z miejsca, nie rzuciwszy przed siebie śruby. Nie rzuciwszy śruby? A pod czym miałem śrubę? Pod czwórką chyba jest śruba, czy pod czym? Pod dwójką, nie wiem, pod jedynką. Ale stary, jakie śruby, jakie nie mam śruby?
Jak ja mam rzucić śrubę? No pod piątką powinno chyba być, może pod szóstką? Pod szóstką, no dobra, rzucam. No i co w związku z tą śrubą, bo jakoś tak... Dobra, panie, spokojnie, ja widzę te tam anomalie, będzie git. A propos, czasami w anomaliach można znaleźć artefakty. Nie widać ich, ale detektory łatwo je wykrywają. Jeśli podejdziesz dość blisko, detektor wskaże lokalizację artefaktu. Wtedy wystarczy go podnieść. Bułka z masłem. Pamiętaj, że twój detektor nie jest najlepszy. Wskazuje tylko odległość od artefaktu. No dobra, dobra, wszystko jasno, okej, ale nie no, kurde, muszę przyznać, że wyjście co już jakby... imersję samą w sobie odczuwam bardziej niż w Cieniu Czarnobyla, a dopiero zaczęliśmy grać. Jakoś tak czuję się tu jeszcze bardziej zagrożony niż w Cieniu. Dobra. Okej, jesteśmy na miejscu. Rozumiem, że to jest... Ty jesteś mój czy nie mój? Potwory cię tam nie dorwą. Dobra, dobra. O kurde, już mnie tam dziabnęły chyba. Ale nie trafiły. Okej. Uf, ledwo zdążyłeś, bracie. Mam mało amunicji, więc zróbmy z niej dobry uszytek. No dobrze. Zabij dziki, okej. Tylko ta, no weź te dziki namierz tutaj spod tej wieży. Może być z tym lekki problem. Kurde, bez kitu, jak ja je trafić tutaj? A, i przybliżanie broń teraz tak wygląda, okej. Uwaga, wszyscy żołnierze, zbliża się emisja. Schronić się natychmiast. Oho. A my o dziwo żyjemy, a ten chłop od razu padł. Co masz przy sobie? Amunicję, konserwę, dobra, dawaj. Kurde, co się... Kolejna jakaś emisja przecież dopiero co była. Ja nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem. Nie no, chyba... Chyba wszystko dobrze. Okej, to było dziwne. Nie wiem, czy mi... Co, ja sam wróciłem, czy mnie znowu ktoś odeskortował? Nie wiem, no dobra, zapytajmy się może Lebiediewa, bo to było dziwaczne strasznie. Co tu się przed chwilą wydarzyło. A widzę, że w ogóle tam mi się ktoś na żółto świeci, tak się zastanawiam. Czemu on się świeci tak na żółto? Czekajcie, ja sobie może zobaczę na mapie, jak to wygląda. Czemu akurat właśnie ten NPC się tak świeci. Odbierz swoją nagrodę. Aha. Pendrive z danymi na temat superlekkiej kamizelki kuloodpornej z Kevlaru. Okej, czyli rozumiem, że tam mogę po prostu sobie jakieś nagrody odbierać. Widzę, że chyba nie ma paska wytrzymałości, co? A nie, jest tam, dobra, okej. Witaj, gościu z obcych krain. Z czym przybywasz? Z wypchaną sakwą czy z egzotycznymi cudeńkami? Niestety obrwałem emisję, ledwie przeżyłem. Nie mam niczego. Emisja rozrzuciła moje rzeczy po całych bagnach. Tak, słyszałem, co ci się przytrafiło. Najważniejsze, że żyjesz. Graty się znajdą nowe, o ile zona będzie ci przyjazna. Handlujemy? Czy chcesz o coś zapytać? Tak, tak. Nawet w takim cichym lokalu na bagnach znajdzie się miejsce dla handlarza. Niespodzianka, prawda? Tacy właśnie jesteśmy. Nie kupisz dodatkowych 15 minut życia albo wybawienia od śmierci. Ale my, handlarze, jesteśmy potrzebni wszędzie. Nawet w zonie, nawet na bagnach i w podziemiach. To złudzenie, że zona jest pod kluczem, że armia odcięła wszystkie wejścia i wyjścia. Pomyśl, w dzisiejszych czasach można znaleźć artefakty z zony w każdym zakątku świata. A twoim kolegom, stalkerom, nigdy nie brakuje konserw, wódki, amunicji ani sprzętu. Ktoś musi być za to wszystko odpowiedzialny. To jest właśnie nasze miejsce. Tu nie jest tak jak na zewnątrz, że sprzedajesz pirackie płyty, a gliny codziennie chcą ci się dobrać do tyłka. Tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Świat zewnętrzny interesuje się zoną i vice versa. I właśnie dlatego tu jesteśmy. Dbamy, by to zainteresowanie zostało zaspokojone i wszyscy byli zadowoleni. Wśród handlarzy krąży taki żart. Jeśli ktoś celuje do ciebie z broni, najlepiej spróbować ją od niego kupić. Okej, rozumiem. Wygląda jednak, że interesy nie idą za dobrze. Nie mówmy o tym. Nie wyobrażasz sobie, jak dość mam sprzedawania tego badziewia. Wszędzie pełno zwykłych artefaktów, ale najlepsze okazje omijają to miejsce. Od dawna nie miałem w sklepie unikatowego przedmiotu. Dlaczego wybór jest tak ograniczony? Kto wie? Może stalkerzy znaleźli już wszystko, co było do znalezienia. Stary, przedostanie się za zwęglacz to marzenie. Podobno można tam nazbierać tyle artefaktów, że starczy do końca życia.
Najwyższy czas, żeby handlarze połączyli siły i wykorzystali swoje dojścia, by znaleźć sposób na przejście tego czegoś. No tak, bo oczywiście w cieniu Czarnobyla, który przypominam jest sequelem Czystego Nieba, no to tam poszliśmy faktycznie za ten zwęglacz, o którym tutaj mowa. Nie tylko wy patrzycie w tym kierunku. Tak, wiem. Słuchaj, i tak za dużo ci już powiedziałem. Czas to pieniądz. Więc jeśli chcesz pohandlować, śmiało. A jeśli nie, do zobaczenia. Masz coś dla mnie? Otrzymany przedmiot, no właśnie, bardzo nam pomogła się, to twoja nagroda. Pendrive z danymi, dobra, masz coś dla mnie? Okej, nie ma. Handel? Czy... A nie, czekajcie, ja mam też sprzęty, co ja tu mam właściwie? A nie, to jest jego, tak? Czy to jest... Tak, to jest jego, a tu są moje rzeczy. Okej, mam tego pendrive'a, pistoletu niestety nie mam. Aha, max 50 kilo, dobra. Nie mam niestety pistoletu, to jest problem. Za ile ty masz pistolet? Za 200 mam... O kurde, czyli co, ja nie mam czym strzelać poza dubeltuwą? Kurde, może gdybym przeszukał tego gościa... Nie, czekajcie, jeszcze raz ten ekwipunek... Nie, mam pistolet, mam kałacha, dobra, czyli to wszystko, co ja posiadam, zachowało mi się. Dobra, może na razie za bardzo nie handlujmy, bo nie wiem też, co tu będzie bardzo potrzebne, a co niekoniecznie. Więc może na razie po prostu kontynuujmy sobie wątek fabularny, pogadajmy z Lebiediewem o tym, co się właściwie wydarzyło tutaj. Znowu przeżyłeś emisję. Nawet nie jestem zaskoczony. Nasi chłopcy znaleźli cię w pobliżu wieży, gdy trochę się uspokoiło. Wiesz, Tyczkow miał rację. Opierasz się naukowym wyjaśnieniom. On uważa, że nabyłeś pewne niezwykłe zdolności, które umożliwiają ci przeżycie anormalnej aktywności, która innych rozerwałaby dosłownie na atomy. Wygląda na to, że z nieznanych przyczyn twoje ciało ma większą sprawność. Do tego stopnia, że nasze czytniki wychodzą poza skalę. Czekaj, nie ciesz się zanadto. W beczce miodu zawsze znajdzie się łyżka dziegciu. Każda emisja uszkadza twój układ nerwowy. Jeśli pójdzie tak dalej, umrzesz. Czemu emisje są tak często? Normalna emisja jest uwolnieniem energii nagromadzonej w zonie, swego rodzaju wyładowaniem. Ale teraz dzieje się coś zupełnie innego. Moim zdaniem, wzrastająca regularność tych emisji to reakcja zony na jakieś poważne zagrożenie, podobna do reakcji ludzkiego układu odpornościowego. Trudno racjonalnie wyjaśnić koegzystencję ludzi i zony. Zona toleruje nas w niektórych miejscach i zabrania nam wchodzić do innych. Wszystko za zwęglaczem i dalej w stronę centrum zony jest zakazane. Stalkerzy nie mogą tam wchodzić. Myślę, że ostatnie wydarzenia w zonie są związane z tym, że ktoś złamał ten zakaz i przeszedł przez mózgozwęglacz. Ciekawe, czy mowa o Striełoku, naszym protagoniście pierwszej części, czy może o kimś innym? Ktoś przeszedł obok zwęglacza, jakie to stwarza zagrożenie dla zony? Trudno powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie wymaga wiedzy, co jest w centrum zony. Niektórzy mówią, że monolit, inni, że spełniacz życzeń. Ci z mniej wybujałą fantazją marzą o polach rzadkich artefaktów. Ja sam byłem w elektrowni jądrowej jako młody specjalista, ale nie wiem, co tam teraz jest. Mogę tylko powiedzieć, że zwęglacz pojawił się nie bez powodu. Uniemożliwia dojście do centrum zony. Ludzie nie mogą przechodzić przez mózgozwęglacz. Naprawdę istnieje sposób minięcia zwęglacza, choćby teoretycznie? Nie sądziłem tak aż do dużej emisji. Nikt tak nie sądził. Ale jeśli przyjąć, że emisje są reakcją obronną, to odpowiedź jest oczywista. Ktoś przeszedł przez zwęglacz, a emisja była reakcją zony. A ponieważ emisje nie ustały, ten ktoś musiał być ciągle żywy. Zona próbuje go dorwać i przy okazji zabija wszystko, co żywe. Moim zdaniem jest to ewidentnie mowa o Striełoku. Okej, jakie zagrożenie stwarzają tak częste emisje? Wiele wiem o zonie, ale nie wszystko mogę ci powiedzieć. Musisz mi zaufać w pewnych kwestiach. Każdy układ musi być w równowadze. Zona jest teraz niestabilna, a ta niestabilność wzrasta.
Jeśli emisje nie ustaną, zona stanie się tak niestabilna, że musi nastąpić kolejna katastrofa. I tu dochodzimy do przedmiotu działań czystego nieba. Próbujemy zapobiec tej katastrofie. Zapobiec katastrofie? Nie potraficie nawet obronić się przed bandytami. Masz rację, ale wiemy, jak zapobiec katastrofie i powstrzymać emisję. A to już coś. Niezła pewność siebie, jaki masz plan. Musimy się dowiedzieć, kto był w centrum zony i powstrzymać go za wszelką cenę. Nie no kurde, moim zdaniem ewidentnie naprawdę chodzi w tym momencie o Streetwalka. A to by było ciekawe w sumie, że teraz jako protagonista Czystego Nieba, Shrama, będziemy łapać właśnie protagonistę poprzedniej części. No to by była ciekawa perspektywa. Dlaczego mówisz to akurat mnie? Między tobą a zoną jest jakaś dziwna więź. Z jednej strony każda emisja stopniowo cię zabija. Z drugiej przeżyłeś w sytuacjach, które każdego innego pozbawiłyby życia. Mam przeczucie, że twoja zdolność, twój dar, klątwa, jak zwał, tak zwał, umożliwia ci przetrwanie w miejscach, o których inni nawet nie marzą. A teraz musimy działać bardzo szybko. Nie wiem, czy chcę się pakować w kłopoty. Dlaczego muszę brać w tym udział? Wiedziałem, że o to zapytasz. Odpowiedź jest prosta. Jeśli emisje się nie skończą, twój układ nerwowy się wypali i umrzesz. Pomóż nam, a zachowasz życie. To może zabrzmi jak cytat z durnego filmu, ale naprawdę nie masz wyboru. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego. Niestety tak. To co? Pomożesz nam? Tak. To słuchaj uważnie. Wykorzystaliśmy wszystkie swoje kontakty w zonie, by dowiedzieć się, że jakiś stalker w kordonie pytał Sidorowicza o bardzo dziwne części. Nic więcej na razie nie wiemy, ale to jakiś trop. W porządku, jak dotrę do kordonu? Przez bagna, jak inaczej. Ale pamiętaj, co ci powiedziałem. Po emisji w okolicy pojawiła się cała armia najróżniejszych gnit. Kontrolują prawie wszystko. Jesteśmy oblężeni, wcale nie przesadzam. Zanim pomożemy ci dostać się do kordonu, musimy odzyskać kontrolę nad bagnami. Z twoją pomocą powinno nam się udać. Zrozumiano. No dobrze, no wszystko chyba klarowne. Generalnie co, odpalmy sobie PDA jeszcze na chwilę. Udaj się z przewodnikiem na wielkie bagna. No dobra, jakiś postęp tu widzę jeszcze mamy? Aha, ja mam podsumowanie takich swoich statystyk. Zadanie otrzymane 12, wykonane 7? Aż tyle zadań otrzymałem? Kiedy niby? Rejestr wiadomości. No dobra. Aha, i tu mam zadania poboczne. Okej, rozumiem. Udaj się z przewodnikiem na wielkie bagna. No dobra, moi drodzy, z tym przewodnikiem te całe bagna... Moment. Dotarcie na wielkie bagna jest proste. Zaprowadzą cię tam nasi przewodnicy. Jeśli jednak chcesz tam przetrwać, musisz poznać obecną sytuację taktyczną i nowe funkcje swojego PDA. Daj znać, jeśli chcesz się o tym dowiedzieć. No dobra, jak wygląda sytuacja taktyczna? Jednym słowem fatalnie, dwoma jeszcze gorzej. Nasi wojownicy ledwie utrzymują wielkie bagna. Ciągle spychają ich bandyci i potwory. Wróg jest liczniejszy. Co trzeba zrobić, aby opanować bagna? Zmniejszyć liczebność przeciwnika, zastrzelić jak najwięcej tych, którzy do nas strzelają. Inaczej nasi wojownicy nie będą mogli zabezpieczyć bagien. Co tu robisz? Próbuję odpocząć, zbieram informacje, które dostarczacie, konsultuję się z naszym dzielnym przywódcą. Jesteśmy przewodnikami, oczami i uszami czystego nieba na bagnach. Dobra, opowiedz mi o nowych funkcjach mojego PDA. Główny przewodnik znajduje się w sekcji celów. Twój główny cel jest wyświetlony tutaj. Razem z wybranym celem pobocznym. Celów pobocznych może być wiele. Za pomocą tych przycisków możesz przełączać się między nimi. Większość celów jest również widoczna na mapie, z wyjątkiem rzadkich przypadków, kiedy lokalizacja celu jest nieznana. Musisz nam pomóc nie tylko w pokonaniu wroga, lecz także w zajęciu kluczowych pozycji. W takich sytuacjach nasi ludzie będą wdzięczni za wsparcie ogniowe podczas zdobywania pozycji. Przy okazji, nie ignoruj próśb o pomoc. Życie naszych ludzi może być w niebezpieczeństwie. Po najechaniu na symbol na mapie pojawią się dodatkowe informacje. Oprócz celów na mapie wyświetlane są też sojusznicze jednostki i zidentyfikowani wrogowie. Dobrze, jak na pewno rozumiesz, naszym głównym celem jest zdobycie kontroli nad bagnami, a to oznacza wojnę z agresorem. Tutaj masz w każdej chwili dostęp do informacji taktycznych na temat operacji bojowych.
Informacje na temat twojej obecnej frakcji są wyświetlane z lewej strony. W tej chwili to my, czyste niebo. Informacje na temat głównego wroga są wyświetlane z prawej. Tu pokazane jest w przybliżeniu nasza siła bojowa. Tu wyświetlona jest liczba naszych żołnierzy. A to jest nasz zapas wyposażenia. Podobne informacje są wyświetlane na temat naszego wroga. A w tym polu wyświetlona jest obecna misja strategiczna, jak również cele taktyczne niezbędne do wykonania tej misji. Wykonane misje strategiczne będą wyświetlane na dole. W ostatniej zakładce przedstawione są obecne stosunki ze wszystkimi frakcjami, a także ich siła bojowa. Wyświetlone są tu również twoje osobiste statystyki. To właściwie wszystko. No dobra, stare, dzięki wielkie. Bo to w sumie faktycznie PDA dosyć mocno się różni od tego z części poprzedniej. Co dla mnie masz? Towar jest w plecaku, na plecach trupa. Ile mnie to będzie kosztować? 800. Aha, co tam właściwie jest? Pędrek z danymi na temat hamulca wlotowego do pistoletu maszynowego. Dobra, na razie mnie to nie interesuje. Także wyjdźmy z tego dialogu. Dobra, to czekajcie, zobaczmy sobie to PDA jeszcze na spokojnie. Czas gry 5 godzin? Jak czas gry 5 godzin, jak ja... LOL? No dobra, mniejsza z tym. Czyli tak, tu mamy mapę i mamy zadanie poboczne. Okej, zdobądź stację pomp, tylko że ta stacja, widzę, że jest dosyć daleko. Czyli rozumiem, że musimy pomagać czystemu niebu, przejmować kolejne tereny. Ciekawe, czy to będzie miało wpływ jakiś na zakończenie, bo z tego, co tak sobie później poczytałem po przejściu Cienia Czarnobyla, to tam było bardzo dużo czynników, które wpływały na samą końcówkę gry, o czym no nie wiedziałem, bo przechodziłem grę po raz pierwszy. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek się wam podobał, tutaj sobie zakończymy. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku ze Stalker Czyste Niebo. Na razie.